Także Warszawa, Warszawa, proszę Państwa, dzisiaj okrągłości reklamujemy Rotundę, Pałac Kultury Stalina i Lenina i nawet Narodowy Stadion, nawet cyrk za stadionem na Pradze, a ta Magdalena, która jest żółta tutaj w Warszawie, to co? No to z tym, że po prostu ci ministranci katolicy, te chłopaki, to one by nigdy do Magdaleny nawet nie weszły, choćby z ciekawości, zwłaszcza i zważywszy, że ledwie co rok, czy co 2 lata są u siebie na mszy, proszę Państwa, a tak to ziewają, śpią, kopytami suwają, są w ogóle niemili, tak się proszę uważać, bo tutaj są napady i to, że papież był na stadionie dziesięciolecia, który teraz jest tym narodowym stadionem i tam, gdzie są całe te tłumy, to nic nie daje, proszę Państwa. Po owocach ich poznacie. Dobrze Jezus powiedział, że dobre drzewo nie może takich złych owoców dawać, rodzić. No to więc, co czeka nierządnicę wielką z 17-18 rozdziału Apokalipsy w wielkim ucisku? A kogo spotka koniec w Armagedonie? Wszystkich złych i tych królów, którzy jeszcze wcześniej tę nierządnicę, czyli ten Babilon Wielki, zniszczą w ogniu. Siedzi jak królowa, wdową nie byłam, żałoby nie zaznam.